Ma na pewno coś w mózgu, dlatego że wymyślał takie rzeczy, których nie wymyśla nikt. Na przykład wymyślił kiedyś słoń A, słoń B, słoń C, ser A, ser B, ser C, ale jeszcze D ser. Wzruszył mnie kiedyś, kiedy przed licytacjami w Trójce Świątecznymi zaproponował, aby zlicytować nic. Kompletnie nic. Nic materialnego. Wydawało się to taką misją straceńczą. Okazało się, że nie. Udało się sprzedać w ramach licytacji słuchaczom Trójki, za co bardzo dziękujemy, nic. Bodajże za sumę 6 tysięcy złotych. Bardzo sobie to cenię, że mam takich lekko, mile przesuniętych kolegów o takim abstrakcyjnym poczuciu humoru i o abstrakcyjnym sposobie myślenia. Wszystkiego dobrego. Z jednej strony jest niezwykle porządny, zdyscyplinowany, solidny. Można powiedzieć nawet, że ma w sobie cząstkę duszy urzędnika. Ale to nie wszystko, bo Marek z drugiej strony jest człowiekiem pełnym poczucia humoru, zdolnym do największych szaleństw. A więc można powiedzieć, że łączy w sobie dwie sprzeczności. A każdy wie o tym, że osobowość, która potrafi skleić tak różne cechy, czyli skleić skrajności, to najciekawsza osobowość, jaka występuje w przyrodzie. I właśnie taki jest Marek. Najbardziej lubię takich autorów, takich prezenterów, którzy z jakiegoś małego skrawka potrafią stworzyć jakąś historię. Innymi słowy, fragment rozmowy zasłyszanej na rogu ulicy albo w knajpie, albo telefon słuchacza jest tak inspirujący, że powstaje nowa, radiowa bądź książkowa historia. I myślę, że takim autorem jest Marek. Myślę przede wszystkim o jego porannych programach Zapraszamy do Trójki i dziwię się, że dopiero teraz powstała książka. Dlatego, że Marek ma tę niesłychaną umiejętność wynajdywania różnych historii, a potem tworzenia z tych historii własnych, które jeszcze na dodatek niespodziewanie się kończą. Jestem naprawdę dumny, że mój kolega z pracy, świetny dziennikarz radiowy, okazał się być także świetnym opowiadaczem historii i świetnym analitykiem, po prostu świetnym pisarzem w takim gatunku, który nie jest najłatwiejszy, bo opowiedzieć czyjeś życie, opowiedzieć Amerykę, nie będąc stamtąd, to jest bardzo trudne, a jemu to się udało i jestem naprawdę pełen podziwu. Ameryka jest krajem, który akceptuje odmienność, który akceptuje indywidualizm. W związku z tym z Ameryki łatwo zrobić karykaturę, pokazując amerykańskie osobliwości, pokazując amerykańskie dziwactwa. Moim celem było pokazanie realnej, prawdziwej Ameryki. Moim celem było napisanie książki, która będzie ciekawa, ale nie będzie zawierała samych ciekawostek. Wałkowanie Ameryki. Ameryka w oczach i uszach Marka Wałkuskiego. Książki szukaj w dobrych księgarniach oraz na www.editio.pl.